Przypuszczam, że to naprawdę to tak, to wy słyszycie, czy to ma znaczenie. Rozumiesz? Ja jestem muzykiem, który ma słuchawki na uszach. Jeżeli się czuję komfortowo, a zazwyczaj tak jest, bo współpracując chociażby z wami, tak, mogę jeszcze podać mnóstwo osób, z którymi współpracowałem, z którymi się świetnie pracuje, dobrze się słyszę w słuchawkach, to jest dla mnie zupełnie wystarczające. Znaczy, że jest po prostu idealnie, że tak ma być. Jest później jeszcze ten efekt finalny, kiedy, znaczy jest tak, jest efekt, którego nie lubię, nie znoszę, kiedy wokal jest w proporcjach tak nachalnych po prostu, takich nieprzyjemnych, ale ja wiem, że każdy producent i każdy reżyser dźwięku, który stoi za konsoletą i po prostu chce uchwycić tą najlepsze po prostu wartości w głosie, to on musi ten wokal mieć mocno po prostu wyciągnięty. Ale to jest ten moment, kiedy ja wchodzę powiedzmy do tej reżyserki, słucham tego i mówię, o ja pierdzielę, jak ja brzmię, jak ja po prostu ten głos jest ohydny, bo wiesz, to są po prostu chwile, kiedy wtedy po prostu czuję, że ty na pewno się nie pomyliłeś z zawodem. Wiesz, ale później to wszystko oczywiście, ale później zostaje zrównane na ziemi. Nie, Adam, poczekaj, spokojnie, to są na razie, nic tutaj nie ma, żadnego miksu, to jest tylko edycja, my tutaj robimy to. Później jest ten język, którego oczywiście nie do końca rozumiem, ale już tam powiedzmy coś załapałem i coś zaczynam rozumieć. I wtedy jest ten piękny moment, kiedy z tego twojego wokalu wypracowanego, bo umówmy się, że to jest ciężka praca, kiedy osoba po tej drugiej stronie szyby mówi mi, co chce usłyszeć po prostu, tak? Bo zazwyczaj tak jest. Znaczy ja mniej więcej wiem, jak chcę zaśpiewać utwór, podchodzę do tego z pewnym pietyzmem, dbam o to, ale jeszcze jest druga osoba, która chce usłyszeć coś tam jeszcze więcej. I zaczynamy z sobą rozmawiać, co on chce, jakie emocje, bo zazwyczaj w śpiewaniu to tak naprawdę wszystko jest w tych emocjach. Nie? Później jest no, oczywiście barwa głosu, etc., ten mikrofon, o którym mówisz, te słuchawki, przez które słyszymy i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne, ale tak naprawdę jeżeli nie wychwycimy tej emocji, no to wszystko legnie, tak? Nam się udało, pamiętam przy właśnie tej piosence Jak zapałki płomyk, zresztą wspaniały tekst i wspaniała kompozycja. I pamiętam, że no ten finał, kiedy doszliśmy już do tego finału, tak, do tego sedna, wiesz, już tam sobie słuchamy, oczywiście jeszcze nie zmiksowanego, tylko tam po prostu ustawionego tak pro forma. A pani też, pracowaliśmy trochę nad tym, prawda? 3-4 godziny było, prawda? I wiesz, i ten finał, kiedy tak słuchasz, myślisz, kurczę, fajna ta robota jednak. No, to tak tyle, no.